Sensie swoją sprawę oprzeć na niczym. To jest właśnie dla niego szczególnie trudne, ponieważ Żyd niejako niczego nie posiada. W ogóle Żydów potraktowano w historii mniej dokładnie, niż na to właściwie zasłużyli. Żydów odczuwano w tej historii jako swego rodzaju chorobę i anomalię, a nikt nie chce stawiać choroby i normalnego życia na jednym i tym samym poziomie. Traktuj też dodatki, tak jak normalną część swojego ciała. A można tak na rozkaz? No, a czy leżą moimi mocami trani ustawić ideał mojego ciała, czy nie? Tak. Ten guz można traktować jako naturalną część ciała, ale jedynie wtedy, gdy zmieni się cały sposób odczuwania ciała, gdy zmieni się całe narodowe odczucie ciała. W innym wypadku ten guz można jedynie tolerować. A nawet tolerancji lub też przejście do porządku nad takimi rzeczami można oczekiwać od pojedynczego człowieka. Ale nie od narodu, który jest narodem tylko dzięki temu, że tego nie pomija. Przecież człowiek rozsądny nie jest w stanie złościć się nawet na Hitlera, a tym bardziej na Boga. Ale nie przytulne. Czym jest? Tylko zdanie ma sens. Tylko w kontekście zdania nazwa ma znaczenie.
muzyka współczesna musi się wydawać absurdalna. Jeśli bowiem odpowiada jakiejś dziś ogłoszonej maksymie. To musi być główne. Sformułowanie dzisiaj tego, co słuszne. No właściwie chyba nikt nie jest wystarczająco mądry, żeby się na to zdobyć. Jeśli prawdą jest, co wierzę, że muzyka Mahlera jest bezwartościowa, to pojawia się pytanie, co on powinien zrobić ze swoim talentem? Bo do stworzenia takiej złej muzyki potrzeba było bogactwa bardzo niezwykłego talentu. Czy Mahler powinien na przykład komponować swoje symfonie i palić je? A może powinien sobie zadać gwałt i w ogóle ich nie pisać? Albo napisawszy je, powinien zrozumieć, iż są one bez wartości. Ale w jaki sposób mógłby to dostrzec? Ja to widzę. Mogę porównać jego muzykę z muzyką największych kompozytorów. No tak, no ale on tego nie potrafił. Znak jest tym, co jest symbolu zmysłowo postrzegalne. Znak dźwiękowy lub graficzny może być więc wspólny dwóm różnym symbolom, oznaczają wtedy w różny sposób. W mowie potocznej zdarza się nadal często, że to samo słowo oznacza na dwa różne sposoby. Tak słówko jest pojawia się jako spójka, jako znak równości i jako wyraz istnienia. Mówimy o czymś, ale także o tym, że coś się dzieje. Stąd biorą się łatwo najbardziej zasadnicze trudności. Tak, jak ich filozofii pełno. By ich uniknąć, trzeba użyć symboliki, która by je wykluczała, Berta. Jesteś trochę zakochany w formie, w jakiej płyną twoje myśli przy filozofowaniu. Być może powinnaś pominąć słowo trochę. Poszczególny sposób oznaczania może być mało ważny, Bertrand, ale zawsze ważne jest, że jest to jakiś możliwy sposób oznaczania. No i tak jest w filozofii zawsze. Szczegół zawsze okazuje się nieważny. Ale możliwość szczegółu ujawnia coś z istoty świata. Przednie, górne i dolne zęby. Jedne o drugie. Jak gdyby ten ruch rodził wyobrażone tony. A nie potrafisz wyobrazić sobie muzyki nie pocierając zębami? Nie. Tony są wówczas bardziej mgliste, bardziej niejasne, mniej dobitne. Myślą jest zastosowany
pomyślany. Znak zdaniowy. Myśl jest to zdanie sensowne. Język to ogół zdań. Człowiek ma zdolność budowania języków, nie mając przy tym pojęcia, co i jak każde słowo oznacza. Tak samo mówimy, nie wiedząc, jak wytwarzane są poszczególne głoski. Język potoczny stanowi część organizmu ludzkiego i jest nie mniej niż on skomplikowany. Ale wydobyć logikę z języka wprost z mowy potocznej jest niepodobieństwem. Język przesłania myśl. Tezy i pytania, jakie formułowano w kwestiach filozoficznych Bertrand, są w większości niefałszywe, lecz niedorzeczne. Tezy i pytania filozofów biorą się przeważnie z nierozumienia logiki naszego języka. Nic dziwnego, że najgłębsze problemy nie są właściwie żadnymi problemami. Wszelka filozofia jest krytyką języka. Wszystkim im jest wspólna budowa logiczna. Możliwość wszelkich przenośni, cała obrazowość naszego sposobu mówienia, wszystko to spoczywa w logice odwzorowania. Kiedy wzruszy mnie tragedia, chciałabym pocieszać bohatera i wszystkich. Dlatego rozumiem tylko dobre filmy. Upadku bohatera nie rozumiem. Nie rozumiem. Tragedia mogłaby się zawsze zaczynać słowami: nic by się nie stało, gdyby... Mamo! To jest jednostronny ogląd tragedii. Pozwala jej pokazać tylko tyle, że jedno spotkanie może zdeterminować całe nasze życie.
a tragedia jest czymś nieżydowskim. Mendelssohn jest najmniej tragicznym spośród kompozytorów. Bohater spogląda w oblicze śmierci, rzeczywistej śmierci, a nie jedynie jej obrazu. Przyzwoite zachowanie w kryzysie nie oznacza zdolności odegrania dobrze roli bohatera, tak jak w teatrze. Oznacza raczej zdolność spojrzenia samej śmierci w oczy. Nie lęk, ale lęk przezwyciężony. Jest tym, co jest warte podziwu. Co sprawia, że warto było życie przeżyć. O ile się jest odważnym, o tyle się wchodzi w związek z życiem i śmiercią. Zdanie pokazuje swój sens. Rzeczywistość musi być przez zdanie ustalona na tak lub na nie. Nie. Powinniśmy nasze życie oglądać z zewnątrz. Z zewnątrz. Rozwiązaniem problemu, który dostrzegasz w życiu, jest sposób życia sprawiający, że to, co problematyczne, znika. To, że życie jest problematyczne, znaczy, że twoje życie nie pasuje do formy życia. Musisz zmienić swoje życie, wtedy zniknie to, co problematyczne. No, ale czy ten, kto nie widzi w tym problemu, nie jest ślepy na to, co ważne, wręcz najważniejsze? Jeśli żyjesz właściwie, nie odczuwasz tego problemu jako zgryzoty. Będzie to dla ciebie niczym świetlisty eter, a nie mroczne tło. Zdanie porównuje się z rzeczywistością. Tylko dzięki temu może być prawdą lub fałszem, że jest obrazem rzeczywistości. Zdanie zawiera istnienie i nieistnienie stanów rzeczy. Filozofia nie jest żadną z nauk, Bertrand. Celem filozofii jest logiczne rozjaśnianie myśli. Wspaniała pogoda. Brzozy już pokryte listowiem. Słońce jest dzisiaj takie promienne. Z trudem przychodzi mi powstrzymywanie się od prób spojrzenia w głąb słońca. Stale chciałbym spoglądać w słońce. Wczoraj w nocy widziałam pierwszą zorzę polarną. Spektakl nie do opisania. Apokaliptyczny świat. Epoka naukowo-techniczna jest początkiem końca ludzkości, a ludzkość wpada w pułapkę, kiedy do niej dąży. Filozofia ma wytyczać granice tego, co da się pomyśleć i tego, co się pomyśleć nie da. Przedstawiając jasno to, co wyrażalne, wskaże na niewyrażalne. Z kultury pozostanie kupa gruzów, a w końcu kupa popiołów. Ale ponad popiołami unosić się będą duchy. Co się da w ogóle pomyśleć, da się jasno pomyśleć. Co się da powiedzieć, da się jasno powiedzieć. Co się w języku odzwierciedla, tego język nie może przedstawić. Co się w języku samo wyraża, tego my wyrazić przez nim nie możemy. Są problemy, do których się nie zbliżam. Problemy świata zachodniej myśli, które jednak nie obchodziły żadnego z filozofów. Są one zupełnie stracone dla zachodniej filozofii. Nie będzie tu nikogo, kto mógłby odczuć, a więc i opisać rozwój tej kultury jako epos. Kultura nie jest już właściwie eposem. Co można pokazać, tego nie można powiedzieć. W czasie zaniku kultury siły rozpraszają.